Cześć, z tej strony Kot Artemis, a w tym odcinku przedstawiam postać Jimmy'ego z gry Payday 2. Zapraszam do oglądania. Postać Jimmy'ego została wprowadzona do gry w swojej tytułowej paczce postaci jako promocja krzyżowa do wydanego filmu Hardcore Henry. Aktualizacja została wypuszczona 24 marca 2016 roku, co czyni go 14. postacią grywalną w grze Payday 2. Charakterystyczną bronią Jimmy'ego są noże specjalistyczne i pistolet maszynowy Jitter. Jego talią profitów jest maniak. Moralnie bankrutujący naukowiec, który pod rządami Akana opracował super żołnierzy cyborga dla swojej korporacji. Jimmy stracił to wszystko, gdy jego eksperymenty z super żołnierzami nie przynosiły rezultatów, a Akan kazał mu uczynić kwadroplagiat za karę. Biorąc swoje cenne badania, wyhodował klony cyborga. Jego kontrahent, Jimmy, błaga swoich nowo odkrytych sojuszników, czyli oczywiście gang Payday, aby pomogli mu pokonać Akana, lub przynajmniej starają się wyrządzić mu jak największe szkody. Payday postanowił, że pomoże i razem uderzyli na stację badawczą Lorda Zbrodni i uczynili mu wielkie szkody oraz usunęli dany projekt. Co do postaci Jimmy'ego, ma na brzuchu wytatuowany tatuaż Feniksa, który pojawia się w grze jako wzór do maskowania. Jest to oczywiście prawdopodobne doniesienie do jego zdolności do wskrzeszania siebie przez inne klony. Oczywiście to jest nawiązanie do klonów, które robił pod rządami tego złego typa. No i to tyle, ile znalazłem na temat postaci Jimmy'ego. Jeżeli film wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i do następnego odcinka, cześć!